Więc będzie wiersz, a potem to, co z wiersza wynika. I tyle, i zmykam. I tak, najpierw Waldemar Łysiak. Waldemar Łysiak mi się zapodział, ale jest. Otóż Waldemar Łysiak jest chory, nie mógł przyjechać, ale napisał kilka słów, które chciałem przeczytać w jego imieniu. Waldemar Łysiak napisał tak. Wieczna pamięć ofiarom rzezi wołyńskiej. Modlę się za nie w rocznicę mordu. Lipiec 24, Waldemar Łysiak. Waldemar Łysiak nie jest politykiem. Chyba ktoś nie czytał książek. I druga rzecz to wiersz. Wiersz napisałem szczególnie myśląc o tym, co tu się będzie działo i że do was będę mówił. Nosi tytuł jakże odkrywczy Wołyń. Ten krzyk mnie budzi tuż nad ranem. Z niepogrzebanych płynie tchawic. Ten krzyk jest od pokoleń stanem, co się nie daje obłaskawić. To krzyk ciężarnych kobiet, dzieci, co uwiązł w czarnym gardle losu. I od pokoleń przestrzeń leci, nie uzyskawczy swego głosu. Niepogrzebanych oczu pustka, nieutulonych dusz zbłąkanie. Jak po pocisku zbędna łuska, posępne, nieskończone łkanie. Przebacz mi, matko w krwi Wołynia i noworodku rozerwany, że jestem niemy jak ta wina, w rytm współczesności uwiązany. Przebacz mi, niepomszczony dziadku, co nie zdążyłeś mnie wychować, że nie dostałem tego w spadku, by tamte dusze opłakiwać. Dziś Wołyń tłucze się do światła i o pochówek godny woła. Jest jak bolesna, chroma tratwa, co płynie z glinianego doła. Nie zasnę błogo i nie wstanę, aby nasycać się dziś groszem, gdy nie zabliźnie tamtą ranę. Oto cię, panie, klęcząc proszę. I dziękuję. I rzecz, żebyśmy nie wyszli z niczym stąd, bo wychodzimy, napełnieni duchem, wychodzimy z wrażeniami, ale trzeba wyjść z konkretem. I moja propozycja jest taka, byśmy tu, jak stoimy, przez aklamację uchwalili taką odezwę, którą będziemy powielać w internecie i wszędzie. Ona jest krótka, ja ją przeczytam. Jeżeli się wam spodoba, wystarczy, że przez aklamację powiecie tak. My Polacy, zebrani 14 lipca roku pańskiego 2024 na oficjalnym odsłonięciu pomnika zbrodni wołyńskiej popełnionej przez Ukraińców, domagamy się od prezydenta i premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej natychmiastowego zwrócenia się do prezydenta Ukrainy z żądaniem wydania bezwarunkowej zgody na masowe ekshumacje pomordowanych przez bojówki ukraińskie Polaków. Nasze siostry i bracia muszą wreszcie być po chrześcijańsku pogrzebani i trafić do oznaczonych grobów, gdyż tak nakazuje prawo boskie i ludzkie. Na miejscach ich kaźni muszą stanąć pomniki upamiętniające ich męczeństwo. Prezydent i premier muszą także zażądać oficjalnego stanowiska Ukrainy, w którym nastąpią przeprosiny wobec narodu polskiego za zbrodnie popełnione przez ukraińskich nacjonalistów pod wodzą Bandery. Domagamy się zadośćuczynienia ze strony Ukrainy dla rodzin pomordowanych. Jednocześnie żądamy od władz Najjaśniejszej Rzeczpospolitej ścigania banderyzmu w Polsce i domagania się jego delegalizacji na arenie międzynarodowej jako ideologii nazistowskiej i zbrodniczej. Tylko prawda może prowadzić do zrozumienia i współpracy pomiędzy narodami. Żądamy szybkich decyzji i konkretnych działań na rzecz polskiej racji stanu. Żadne okoliczności geopolityczne i koniunkturalne nie mogą prowadzić do przemilczania zbrodni i marginalizowania tych,
którzy domagają się zadośćuczynienia krzywdzonym. Walka z rosyjską agresją, którą prowadzi teraz Ukraina, nie może wstrzymywać polskich żądań, a prawda o zbrodniach domaga się międzynarodowego nagłośnienia. Dość już handlowania krwią pomordowanych Polaków, dość tchórzostwa kolejnych polskich rządów i polityków. W duchu chrześcijańskiego miłosierdzia domagamy się wyznania win, skruchy i zadośćuczynienia. Rozpowszechniamy. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy panu Witoldowi Gadowskiemu. Zapraszam teraz.